patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Chociaż już wszystko było powiedziane, tyle już razy, ile pust i natchnień, powiem raz jeszcze na własny rachunek. Dobry wieczór, witamy Państwa w cotygodniowej audycji 70 twarzy Jacka Kaczmarskiego. Dziś w ósmej odsłonie będziemy pytać o naszych gości o jednego z najbardziej wyrazistych polskich artystów, malarza, literata, dramaturga, do którego odwoływał się Jacek Kaczmarski. Pytać będziemy o Stanisława Witkiewicza, zwanego Witkacym. Ja nazywam się Joanna Chwalewska, a ze mną jest Marcin Szymański. Dobry wieczór, przepraszamy za to potknięcie na początku. Z jakiegoś powodu nie było nas podobno widać, ale nadrabiamy zaległości. O Witkacy mówi się z zachwytem, z podziwem, ale też z politowaniem. Tak bywa. Znana jest historia, gdy konsylium psychiatrów orzekło, no już dawno po śmierci Witkacego, jako rzekomego ich pacjenta, że ten cierpiał na chorobę psychiczną, na tak zwany borderline. My nie będziemy dziś rozprawiać o medycynie, ale zajmiemy się Witkacym. Prozaiku, malarzu, fotografie, dramaturgu. Może raczej nie o fotografie, tylko fotografiku nawet trzeba by powiedzieć, ale też o filozofię. Tradycyjnie zadamy też naszym dzisiejszym gościom pytania podstawowe o bohatera dzisiejszego odcinka, ale także o okres, w którym żył i o to, kto miał na niego wpływ jako na twórcę. Przede wszystkim będziemy szukać powiązań, jak co tydzień w kolejnych audycjach, między piosenkami jackowymi o Witkacym, tym razem jako bohaterze odcinka, a samym Witkacym, jego twórczością i jego życiem. Za naszymi plecami widzicie co tydzień kolejne podobizny bohaterów poszczególnych odcinków, ale zawsze obok tę samą twarz Jacka Kaczmarskiego. Jej autorem jest Krzysztof Bagorski. Podobnie jak Witkacy jest pastelistą, a także malarzem, który decyzję o pójściu w kierunku artystycznym właśnie w stronę pasteli podjął po wysłuchaniu wiele lat temu przyjmującego autoportretu Witkacego, autorstwa Jacka Kaczmarskiego. No my byliśmy pewni, że Krzysztof Bagorski wystąpi w dzisiejszym odcinku, nawet byliśmy z nim umówieni, ale dziś znalazł się w miejscu, w którym nie ma dobrego zasięgu i jakość internetowego łącza nie pozwala na to, żeby uzyskać satysfakcjonujące połączenie. Z Krzysztofem najpewniej spotkamy się już za tydzień na festiwalu Kaczmarski Underground. Przepraszam, ja skorzystam z okazji i powiem dwa słowa w tym wątku. Dziś najpewniej po raz ostatni tego lata spotykamy się, my nadajemy w każdym razie z siedziby fundacji z Krakowa. Za tydzień bowiem nadamy aż 3 audycje i wszystkie prawdopodobnie z cudownego miejsca, które będzie gościć w tym roku nasz 42-godzinny maraton kaczmarologiczny. Mówisz o festiwalu Kaczmarski Underground. Kaczmarski Underground oczywiście. Ten będzie trwał od kolejnego
piątku przez tradycyjne 42 godziny, czyli do niedzieli, a odbędzie się w zupełnie zjawiskowym miejscu. To miejsce wygląda no, jak Mazury, można powiedzieć. Tak mówią o nim miejscowi, a znajduje się bardzo blisko Krakowa. Zresztą zerknijcie na nasz profil Kaczmarski Underground na Facebooku, tam znajdziecie nieco więcej informacji. Już ruszyła rejestracja wczoraj i dzisiaj. Tymczasem powiedzmy o tych trzech audycjach, które będą nadawane właśnie z tego miejsca między Wisłą a Wisłą. Dwie, piątkową i sobotnią audycję nadamy wprost z festiwalu z udziałem publiczności. No w takim razie, w każdym razie taki jest plan. Wcześniej jednak, w czwartek, jak co tydzień, nadamy audycję właśnie z Międzywiśla, z miejsca, które nazywamy Między Wisłą a Wisłą, ale już z jednym z gości, który na festiwal przyjedzie nieco wcześniej. Mowa o Andrzeju Hadanowiczu, tak. Autorze Białoruskich Murów, tłumaczenia murów Jacka Kaczmarskiego na język białoruski, którymi od kilku tygodni rozbrzmiewają białoruskie ulice. Tak, z Andrzejem będziemy podczas festiwalu śpiewać Kaczmarskiego i nie tylko, oraz rozmawiać o funkcji pieśni w życiu narodu, na przykładzie murów właśnie, ale już w czwartek będziemy między nimi z nim właśnie rozmawiać w audycji 70 twarzy Kaczmarskiego o kolejnej twarzy, czyli o Bułhakowie. W piątek o Staszewskim, Stanisławie, ojcu Kazika Staszewskiego, a w piątek o księciu polskiej poezji Zbigniewie Herbercie. W sobotę. W piątek o Staszewskim, w sobotę o Herbercie. Szczególnie im będzie poświęcony festiwal. No oczywiście im, oprócz Jacka Kaczmarskiego, który jest stałym bohaterem festiwalu Kaczmarski Underground. Chętnych zapraszamy na koncerty festiwalowe i do przyszłych audycji. Tymczasem w dzisiejszej poświęconej Witkacemu gościć będziemy panią Justynę Panfilewicz. Piosenkarkę, interpretatorkę, między innymi poezji śpiewanej. Nie wiem, czy my możemy się z Justyną połączyć. Halo, halo, Justyna. Justyna, czy ty jesteś? Widzimy Justynę. Witam wszystkich oglądających. Nazywam się Justyna Panfilewicz i razem za chwilę z kolegą Bartkiem Pokrywką wykonamy dla Państwa krótki koncert związany z audycją 70 twarzy Kaczmarskiego. Dzisiejszy temat Witkacy. Nadawać będziemy ze sceny w muzycznej owczarni w Jaworkach. Do zobaczenia, do usłyszenia po audycji. Do zobaczenia. Tymczasem witamy także pana Macieja Mieziana, kustosza Muzeum Miasta Krakowa i historyka sztuki. Witam, dzień dobry. I witkacologa. I witkacologa, tak. I się z tego powodu cieszymy. Ty nie jesteś po raz pierwszy gościem tej audycji, ale o witkacy będziesz miał z pewnością do powiedzenia nie mniej niż w poprzednich audycjach. Przypadkowo Natomiast zupełnie nowym gościem w naszej audycji jest pan Marek Średniawa, członek zarządu Instytutu Witkacego. Dzień dobry, czy pan jest? O, już pana widzimy. Dzień dobry, jest... witam. Redaktorem półrocznika Witkacy, prawda? Tak. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam także pana Marcina Chytrego, historyka i nauczyciela historii w muzeum, w liceum w Miliczu i opiekuna naukowego finalistów konkursu Lekcja Historii i Sztuki z Jackiem Kaczmarskim, finalistów, którzy brali udział w kategorii drużynowej. Czy Marcin, czy jesteś gdzieś z nami? Już jesteś. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Czy się słyszymy? Halo, halo. Czy się słyszymy? Ja was doskonale. No to świetnie. Kolejnym naszym gościem jest Mateusz Król, który przebojem wdarł się do ostatniej naszej audycji o Rublowie, a dziś został do niej zaproszony jako gość. Nie przypadkiem zresztą. Dobry wieczór, cześć Mateuszu. Dobry wieczór, cześć. Dzień dobry gościom. Cieszymy się. I witamy też Arka Pawlusia, jednego z najwybitniejszych polskich kaczmarologów. Nie bójmy się tego słowa, po prostu jeden z najwybitniejszych polskich kaczmarologów. Dzień dobry, Alku. Dzień dobry, ale ja bym wolał nazywać siebie miłośnikiem twórczości niż raczej logiem. To można tak mówić o Krzysztofie Nowaku czy Krzysztofie Gajdzie, ale na pewno nie o mnie, ale dzień dobry, cześć. Pozdrawiamy obu Krzysztofów, wojny nie będzie, pozwoliliśmy sobie na takie mrugnięcie okiem. Mamy nadzieję, że wystąpisz w tej audycji godnie, jak w kolejnych audycjach występują kolejni dyżurni kaczmarolodzy od Pinka. No w tym roku, w tej audycji będziesz ty. I myślę, że nadszedł czas na tę część audycji, którą nazywamy Chwila dla Kaczmarofila.
Chciałem powiedzieć krótko o roku 1982, okolicach tego roku, w kontekście oczywiście życia i twórczości Jacka Kaczmarskiego. To jest okres trudny, wydaje się, do skatalogowania z powodu jego intensywności, pewnego chaosu, który wtedy w życiu wielu Polaków na emigracji nastał, oraz z tego powodu, że często wiemy o tym okresie z licznych anegdot, które, jak wiadomo, nie zawsze są w 100% zgodne z tym, co się działo. Wiemy, znamy bardzo wiele ciekawych anegdot od pani Agnieszki Holland, która mieszkała w tym czasie z Jackiem Kaczmarskim w Paryżu przez jakiś czas. Był to też okres, kiedy Jacek Kaczmarski spotkał się z Mariną Vladi. Natomiast to, co chciałem wykorzystać, akurat ten szczęśliwy rok pod tym kątem, że mogę o nim powiedzieć jako o takiej bardzo ciekawej i nie do końca znanej, może nie na anegdocie, bo to jest dostępne na YouTubie, to o oglądaniu meczu 4 lipca, tak mi się wydaje, 1982 roku między Polską a Związkiem Radzieckim podczas mundialu w Hiszpanii, kiedy Jacek Kaczmarski oglądał ten mecz z Andrzejem Seferynem i zdaje się, że nazwał, tak mi się wydaje, radzieckiego piłkarza wykastrowaną przepiórką. Jest to, uważam, jedna z najbardziej uroczych epitetów. Sam oglądam mecze, więc różne rzeczy się mawia. To jest dostępne na YouTubie, kto nie widział, polecam. Dość, jakby to powiedzieć, interesująca sprawa. Natomiast tak nieco poważniej, jest to nie tylko okres związany z takimi wesołymi anegdotami, ale również z ciężką, chaotyczną pracą pod postacią koncertowania. Wiemy z tego okresu na przykład to, że Jacek Kaczmarski świetnie odnalazł się w warunkach emigracji. To, że znał wiele języków, w tym francuski, bardzo mu pomogło, potrafił oczarować wszystkich, co wiązało się z tym, że był również wykorzystywany poniekąd jako, może to jest nieładne słowo, ale chyba można tak powiedzieć, jako maskotka różnych spędów, różnych inicjatyw, ale mimo wszystko podczas tego okresu czarowania publiczności zagranicznej, głównie francuskiej, ale też, jak wiemy, rosyjskiej, co chciałem powiedzieć o pani Natalii Gorbaniewskiej, która wspominając po latach Kaczmarskiego z tego okresu powiedziała, że nigdy nie spotkała nikogo, kto był tak polski jak on. Bardzo dziękujemy, Alek. No to rzeczywiście zarówno malownicze określenie z ust Jacka, jak i bardzo interesujące określenie na Jacka, że wyjątkowo polski. To jest ciekawe właśnie, zwłaszcza w kontekście Kosmopolaka, prawda, i tego typu utworów i płyt. Natomiast teraz czas na pytanie cytatów. Głowa pełna pytań. W którym roku miała miejsce słynna nieudana ekshumacja zwłok Witkacego, o której pisał Jacek Kaczmarski? No właśnie, w którym roku miała miejsce ta ekshumacja? To wbrew pozorom wcale nie jest oczywiste, a dlaczego, to się przekonacie na końcu tej audycji. A tymczasem prosiłabym pana Marcina Chytrego, który właśnie, jak już przedstawiliśmy, jest historykiem, o zarysowanie takiego ogólnego tła historycznego, w którym przyszło tworzyć Witkacemu. A ja bym się trochę na początku prosił pana Marcina, żeby powstawał monitor, ponieważ trochę dostaniemy skręczu karku, patrząc w ten sposób. A młodzież, która ewentualnie ogląda tę audycję, a nie jest pełnoletnia, prosimy o nie szukanie w Google'ach tego klipu o wykastrowanej przepiórce, bo jest to dość niesaturalny filmik z Jackiem w tle. Bohaterem. A więc czym charakteryzował się ten okres, w którym przyszło Witkacemu tworzyć? Thank you.
Okej, okay, jeśli tylko pozwolicie, a propos kamery, zacznę od anegdoty z Witkacego. Obraz nie jest idealny, bo i model nie jest idealny. A jeśli chodzi o okres II Rzeczypospolitej, okres, którym tworzył Witkacy, to okres swoistych dychotomii. Z jednej strony mamy mnożące się problemy odrodzonego się państwa polskiego. Problemy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, problemy z chociażby ustawą zasadniczą, z reformą gospodarczą i z tym mierzyć się musi państwo polskie z partyjniactwem, z pewnego rodzaju degrengoladą wręcz, a z drugiej strony mamy rozkwit życia kulturalnego na tle odzyskanej świeżo to wolności, poeci, pisarze mogą wreszcie zrzucić z siebie ten konradowski płaszcz, zejść z piedestału, przestać odgrywać rolę wieszczy narodowych i zająć się po prostu twórczością, pisać zachwytem, swobodnie, w sposób nieskrępowany. Do pewnego momentu drogi kulturalne i polityczne są sobie odległe, natomiast po 26 roku bardzo mocno się zaczynają zazębiać. Literaci, artyści, pisarze zaczynają wprost krytykować obóz władzy, obóz sanacyjny. Zaczynają coraz bardziej dostrzegać grożące też państwu polskiemu z obu stron autorytaryzmy, które się rodzą. Z jednej strony nazistowska Rzesza, z drugiej strony Związek Socjalistyczny. Na pewno wpływa to na twórczość wielu, na pewno wpływa to też na twórczość Witkacego, do czego mam nadzieję będę mógł jeszcze nawiązać, bowiem wydarzenia, których był świadkiem, odcisnęły na nim swoje piętno. W latach 30. otwarcie już krytykowane są obozy rządzące, obóz sanacyjny. Twórcy są pewnego rodzaju wieszczami, którzy wróżą upadek państwa polskiego. Do tych twórców należy na pewno Witkacy. Sytuacja II Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej nie jest najlepsza. 7 sąsiadów, tylko z 2 dobre relacje. Tutaj chodzi oczywiście o Rumunię i Węgry, no ale z nimi granice mamy krótko napięte bardzo relacje z 2 najbliższymi, największymi sąsiadami, z Niemcami i Rosją. Mówię oczywiście w pewnym uproszczeniu. Na nic pakty, na nic traktaty. Wszystko w łeb wzięło w 1939 roku, o czym wszyscy doskonale zapewne wiemy. Choć tak naprawdę już w 1938 roku pytanie w Europie nie brzmiało, czy wojna wybuchnie, tylko kiedy wybuchnie. Dla wielu nie jest ona zaskoczeniem. No i w okolicznościach wybuchu pierwszej wojny i agresji sowieckiej 17 września, dzień potem Witkacy popełnia samobójstwo, o czym będziemy chyba jeszcze w tej dyskusji rozmawiać. No właśnie, dziękujemy bardzo, ale przechodząc już bardziej do samego Witkacego, zwracam się do pana Marka Siedniawy. Pan pracuje w Instytucie Witkacego. Proszę powiedzieć, czym charakteryzowała się, tak najpierw w telegraficznym skrócie, twórczość Witkacego, że był on na tle tych właśnie swoich czasów zarysowanych przed chwilą tak wyjątkowy. Na czym polegało to, że on się tak bardzo wyróżniał właśnie pośród innych twórców wtedy? Myślę, że takim słowem, które najlepiej oddaje postać Witkacego, jest słowo polimat, czyli osoba o wielu talentach, która osiąga sukcesy na wielu polach. Czyli można powiedzieć, że Witkacy jest takim polskim Leonardo da Vinci'im XX wieku, ponieważ tak jak wcześniej zwrócono uwagę, działał na wielu polach, był przede wszystkim artystą i filozofem, ale będąc artystą działał na wielu polach. Był malarzem, grafikiem, fotografem, teoretykiem sztuki, był również pisarzem, dramaturgiem, teoretykiem teatru i był też filozofem. Więc w związku z tym to spektrum jest bardzo, bardzo szerokie i kluczową rzeczą było to, że zawsze był oryginalny, nie szedł za bieżącymi modami, podchodził z dystansem i uważał, że artysta powinien mieć swoją indywidualność. Podkreślał, że
artysta musi tak tworzyć, by u widza, u czytelnika budzić uczucia metafizyczne, czyli żeby przekraczać zwykłą barierę rozrywki, ale jednocześnie próbował godzić, prawda, te cele bardzo wysokie z celami, które można by powiedzieć popularnymi, czyli pokazywał świetne poczucie humoru, błyskotliwość, różnorodność. Także myślę, że to słowo polimat tutaj najlepiej oddaje. I trudno znaleźć w XX wieku takich artystów o podobnej spektrum pól działania. I dlatego można powiedzieć, że Witkacy jest wyjątkowy na tle tych czasów. Jeżeli można szukać artystów, którzy powiedzmy też troszkę byli podobni, no to był takim artystą ceniony przez Witkacego na przykład Bruno Schulz. I to myślę, że ta właśnie oryginalność, ta niezależność i wiele pól działania, które się przenikały, to sprawiło, że Witkacego postrzegamy właśnie w ten sposób. Jest twórcą teorii czystej formy w teatrze, jest reformatorem teatru, jest też, można powiedzieć, że artystą, który należy do kanonu światowej fotografii, mimo że nie uważał tego za swoje podstawowe pole działalności. No właśnie, bardzo dziękuję, ale jak pan powiedział, Witkacy był nie tylko fotografem, dramaturgiem, pisarzem, ale także malarzem właśnie i operował przy pomocy różnych technik. I o tych technikach chcielibyśmy, żeby przybliżył nam ten temat pan Maciej Miezian, który także jest witkacologiem i chcielibyśmy tutaj posłuchać... I historykiem sztuki. No tak. Więc z tego punktu widzenia prosimy o dwa głosy. Posłuchać bliżej o technice malarskiej Witkacego właśnie. Trzeba zacząć od tego, że Witkacy był synem bardzo dobrego malarza realisty Stanisława Witkiewicza, także jeśli chodzi o technologię, warsztat, posiadał to w jak największym stopniu, ale właściwie w latach 20. już zrezygnował z malarstwa olejnego. Po pierwsze dlatego, że doszedł do wniosku, że nie ma talentu mimo wszystko, że nie jest takim malarzem, jakby chciał. I przerzucił się na pastele, czyli taką metodę rysowania bardzo szybkiego i stosunkowo taniego. Ta technika była popularna w czasach Młodej Polski, bo po prostu mieszczanie krakowscy nie chcieli płacić za obrazy olejne. Więc twórcy Malczewski, Wyczółkowski, inni musieli nauczyć się takiego szybkiego malowania i szybkiego sprzedawania. Witkacy też był bardzo przyciśnięty finansowo. No właściwie te jego sztuki nie były wystawiane, nikt jego teorii nie rozumiał, a miał do utrzymania nie tylko siebie, żonę, ale także pensjonat prowadzony przez swoją rodzinę i tam jeszcze jakieś długi wszelkiego rodzaju. Także głównie skupiał się na pastelach, tworząc tą słynną firmę portretową i rzeczywiście z tego miał całkiem przyzwoity dochód. No właśnie, wspomniał pan o jego ojcu, Stanisławie Witkiewiczu seniorze, który no wychował go na człowieka wyjątkowego, bo przecież już kiedy Witkacy, wówczas jeszcze nie Witkacy, był dzieckiem, zapewniał mu bardzo bogate, dogłębne wykształcenie indywidualne, prawda? Witkacy w ogóle nie chodził do takich do szkoły publicznej, ponieważ jego ojciec uważał taką edukację za no, tak.
tłamszą tą indywidualność. No, nobles oblige. Przypomnijmy, że Stanisław Witkacy, ojciec Witkacego, Witkiewicz, Witkacego, jest twórcą stylu zakopiańskiego. Ci z Państwa, którzy tak, bywacie... Przy okazji też stworzył styl zakopiański, ale Witkacy zapłacił ciężką cenę za to domowe wychowanie, bo on się wychowywał bez żadnych kontaktów z rówieśnikami. Przyjaźnił się z Chwistkiem i Malinowskim, którzy byli takimi samymi geniuszami jak on i właściwie nigdy nie spotkał się w dzieciństwie z takim normalnym życiem, tak, zabawami na podwórku, otaczał się ludźmi dorosłymi, Józefem Konradem, no, Sabałą, tymi wszystkimi wielkimi myślicielami, malarzami i to właściwie w dużej mierze zmieniło jego życie, także miał olbrzymie problemy z czymś, co się nazywa kontakty społeczne. On całe życie ukrywał się za taką maską, która właściwie była robiona na pokaz. W każdej chwili swojego życia coś wymyślał, robił coś dziwnego. I właściwie rzadko się dociera do takich przekazów. Ja jeszcze miałem to szczęście, bo znałem ludzi, którzy znali Witkacego osobiście. Nie byli z nim związani jakoś naukowo czy przez sztukę, tylko w jego czasach byli dziećmi. Tak, i rozmawiali po prostu z Witkacym normalnie. I z ich punktu widzenia ten człowiek wyglądał zupełnie inaczej niż go przedstawiają podręczniki i takie wielkie dzieła. I tak samo właśnie to samobójstwo, które popełnił, też było tak powiedzmy trochę samolubne. A jeszcze zabił przy okazji, czy próbował zabić, bo mu się nie udało, kobietę, bo doszedł do wniosku, że ona nie ma prawa żyć po jego śmierci, bo nie będzie mógł jej bronić, to trzeba jej dać jakąś tam luminal czy coś innego, żeby sobie odeszła razem z nim. Także pamiętajmy, że geniusz zawsze kosztuje. Tak samo kosztował Jacka Kaczmarskiego. Jego życie też nie było usłane różami, też były różnego rodzaju nerwice, załamania, używki. Tak? To go też łączyło trochę z Witkacym, ale pamiętajmy, że używkami się opanowuje jakieś napięcie, które jest w człowieku, które człowiekowi towarzyszy. A jeszcze wracając do twórczości, Witkacy był autorem takiej książki Nowe formy w malarstwie, tak? W tą stronę. Przypadkowo mam egzemplarz, bo żyłem w tych czasach, kiedy żyli jeszcze ludzie, którzy dostali to od Witkacego, a nigdy nie przeczytali, nie było im to do niczego potrzebne. Tak, tu się pochwalę, dostałem mieszkanie od tych dwóch dziewczynek widocznych na zdjęciu, Janiny i Wandy Ilukiewiczowych. Mieszkanie? Wtedy Wandy Siemianowej, które było pełne listów. Znaczy nie, Witkacego był tylko jeden, tak, żeby nie było tak dobrze, taka karteczka, ale były listy Langiera, który uczył go fotografii. I pamiętajmy, że Witkacy zaczynał od rysunków węglem. Te jego takie pierwsze dzieła, pomijając ten okres realistyczny, kiedy malował kolorowymi farbkami, trochę w stylu Gogena, Śliwińskiego, trochę w stylu realizmu, to były tak zwane potwory, czyli takie węglowe kompozycje oraz obrazy olejne, które naśladowały te węglowe kompozycje. Dopiero później, kiedy zaczął się okres formizmu, on zaczął też malować farbami olejnymi, co jest techniką dość trudną, pracochłonną i jak mówię, w pewnym momencie z tego zrezygnował. Także trochę z przyczyn ideowych, bo on uważał, że sztuka się kończy i nie ma jej co przedłużać i skupił się właśnie na malowaniu portretów. Te portrety malował w zależności od tego, ile klient zapłacił, więc mogły to być takie ładne, ulizane portrety dla elity, które kosztowały trochę drożej. Inne były takie, powiedzmy, kubistyczno-futurystyczne, które malowało mu się trochę szybciej, to one były tańsze. I były też takie robione pod wpływem używek, ale pamiętajmy, że wtedy można było kupić kropsle inozjemcowa na żołądek, które składały się z opium, kokainy i tam jeszcze paru innych środków. W tym czasie Coca-Cola miała rzeczywiście kokę, taką z prawdziwego zdarzenia, także on
jak zaznaczam na obrazie, że jest na przykład po kokainie, to mógł mieć po prostu katar i tam sobie wziąć coś do nosa, żeby sobie ten nos przeczyścić, a poza tym używkami dla niego była nawet herbata, już nie mówiąc o kawie, bo to potężna używka, ale to, co robił po prochach, potrafił też robić, no jak to się mówi, na trzeźwo. Tak, to też specjalnie to zaznaczał. No właśnie, ale on na tych swoich obrazach zaznaczał, po jakiej używce jest, nawet biorąc pod uwagę, jak dawno ją zażył, czy jaka to była latka. Eksperymentował. To miało jakiś taki wymiar naukowy, quasi naukowy, czy miało mieć taki wymiar, czy to była tylko forma jakiejś manifestacji, kolejnej manifestacji indywidualności? Pamiętajmy, że to byli ludzie w tym czasie, kiedy jeszcze nie było ścisłej specjalizacji. Oni zajmowali się wszystkim. Witkacy był świetnie, znał się na przykład na astronomii, tak? Znał gwiazdy, gwiazdozbiory, studiował astronomię, nie wiem czy astrologię też, ale przynajmniej astronomię, znał się na chemii, jak brał tyle używek, to trochę się na tym musiał znać, interesował się też biologią, więc interesowało go na przykład, jak mieszanina kawy i herbaty wpłynie na kreskę, którą robi, także dla niego to były ściśle naukowe badania, które teraz ułatwiają nam wykrywanie fałszerstw, bo on dzięki temu bardzo szczegółowo datował wszystkie swoje obrazy i zaznaczał, ile dni nie pił, czy tam nie zażywał czegoś, albo co zażywał. Więc można dość łatwo poznać sfałszowane obrazy, bo się po prostu nie zgadzają dawki. Tak? Powinno być już napisane, że od 3 dni nie pił, a jest 5 dni albo inaczej. Także to rzeczywiście były badania i ludzie tego czasu w ten sposób podchodzili do życia. Jako do takiej wielkiej zagadki, którą trzeba w naukowy sposób, tak powiedzmy pozytywistycznie, przebadać na wszystkie możliwe sposoby. Nie powiem, że zazdroszczę tego pozytywizmu, natomiast wrócę do tego fragmentu jego życia, sposobu zarabiania na tych portretach, czy firmy portretowej. Nie przypadkiem Jacek w swoim utworze użył właśnie portretu jako pierwszego tła już w tytule do tego utworu, czyli autoportret Witkacego. Tutaj proponowałbym może połączyć się z Alkiem Pawlusiem, żebyśmy wspólnie poszukali jakichś innych wspólnych wątków między tą biografią Witkacego, o której słyszeliśmy i z tym tłem historycznym, a z utworem powiedzmy autoportret Witkacego albo Witkacy do kraju wraca, albo mniej znanych utworów z Jackiem związanych. Chyba jest ich wszystkich trzy, prawda, Alku? No tutaj właśnie wychodzi, że nie jestem kaczmarologiem, tylko miłośnikiem twórczości. Ja znam trzy, być może są, jest ich więcej. Natomiast skoro myślimy o wspólnych punktach, wydaje mi się, że Jacek Kaczmarski pisał autoportret Witkacego w czasie pobytu, jak to nazwać, w ramach szkolenia wojskowego, prawda? Nie wiem, czy mógłby to ktoś potwierdzić, tak mi się wydaje. Nie wiem do końca, czy warto byłoby jakby szukać jakichś powiązań biograficznych między tam miejscem, tym momentem życia Kaczmarskiego, a całą twórczością Witkacego. Natomiast no, to, co ja chciałem powiedzieć, to raczej o autoportrecie Witkacego jako o takim utworze o dość specyficznej sławie, specyficznym odbiorze, ale nie wiem, czy to jest ten moment, czy nie lepiej najpierw poczekać na klip Mateusza, żebyśmy do tego wrócili. Jak uważasz? No dobrze, to może połączmy się z Mateuszem. Mateusz. No właśnie, bo ty poza tym, że jesteś studentem i grafikiem, to tworzysz animację, a konkretnie animowany teledysk do właśnie utworu autoportret Witkacego. Jako praca zaliczeniowa na studiach, tak? Tak. Nawet dyplom licencjacki. Dyplom licencjacki. Klip właśnie do autoportretu Witkacego, tak? Skupiałeś się, pracując nad tym, w jaki sposób Jacek Kaczmarski postrzegał Witkacego,
w tym utworze, no bo musiałeś, jak rozumiem, w jakiś sposób to przełożyć na ten język graficzny. Możesz nam powiedzieć coś więcej na ten temat, na temat tej pracy? Z przyjemnością. Powiem też, dlaczego ja wybrałem ten utwór, a nie inny, bo po prostu jak przed decyzją do tworzenia dyplomu, to wiedziałem, że zrobię jakiś teledysk do jednego z tekstów Jacka, dlaczego autoportret. Długo szukałem odpowiedzi, która piosenka. Myślałem też o Lalce przez moment, bo bardzo lubię Lalkę. Doszedłem do wniosku, że jednak autoportret ma w sobie jakby różni się od innych utworów. Utwory Jacka charakteryzują się tym, przyzwyczaiły nas do takiego wielkiego ogromu kultury europejskiej, nawiązań do Biblii, nawiązań do mitologii. No, trzeba mieć ogromną wiedzę zazwyczaj, żeby rozumieć, a potem inteligencję, żeby zrozumieć dowcip, zrozumieć metafory. Utworzy autoportret Witkacego tego jest mniej. Przede wszystkim też nie ma ciągu przyczynowo-skutkowego jak w innych utworach. A to po prostu Witkacego, to co jest dla mnie, to co dla mnie najważniejsze, jest ten absurd i zmysłowość, które i to niemieszczenie się w tych ramach sprawiły, że jako artysta, jako nie artysta, przepraszam, tylko twórca wizualny, mam duże pole do popisu. Czy my możemy zobaczyć ten film? Z tego... fragment jakiś chociaż? Już teraz, tak, jest to nareszcie tylko fragment. No dobrze, to już zobaczył te. To zobaczmy. Te dwa fragmenty już możemy oba. Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. No i znów słyszeliśmy w tle głos Przemka Gintowskiego, nie Jacka Kaczmarskiego. I ten właśnie utwór, o nim mówiłem, kiedy wspominałem Krzysztofa Bagorskiego, autora portretu Jacka Kaczmarskiego, który tak bardzo Krzyśka przejął, że postanowił zagłębić się, kim był ten Witkacy, o którym Kaczmarski napisał, a Gintowski wyśpiewał. No i w ślad za tym utonął zupełnie w tych pasterach i do tej pory tworzy mnóstwo również portretów zresztą. Czy z Mateuszem ten temat wyczerpaliśmy, bo rozumiem, że to... Nie odpowiedziałem na pytanie. Myślę, że nie. No właśnie. Przede wszystkim no, są, widzę, dwa związki jakby między tym wierszem, a czym nie związek, tylko to, co było dla Jacka najważniejsze w twórczości Witkacego. Po pierwsze, nie wiem, czy to jest pastisz, nie znam profesoressy Krzysztofi, która by to mogła potwierdzić, ale Witkacy stworzył tę definicję, czym jest poezja, jaka powinna być. Tutaj może zacytuję z jego eseju o czystej formie, jak widział poezję. Dźwięk, obraz i znaczenie muszą stanowić jedność, aby konstrukcja ich dała wrażenie estetyczne. Nazywam tę nową jakość jakością poetycką. Dobrym poetą będzie ten, który przez użycie wspomnianych trzech elementów w powstającej w nim formalnej poetyckiej koncepcji potrafi uczynić z nich absolutną jedność. Jak chemik łączący pierwiastki w nowe połączenia chemiczne, niepodobne do żadnego z nich z osobna wziętego. Na tym polega dziwne działanie dobrych wierszy. Słuchając ich, nie wiemy właściwie, w jakim jesteśmy świecie obrazów, dźwięków, czy znaczeń, czy słów. I Jacek zdecydowanie chciał to zrobić. Używam takich słów, które są emocjonalne, tak dźwięczą. No, moim ulubionym fragment jest śledziona z węgorza wyrwana. No, i to, ja to czuję, myślę nad znaczeniem i też to widzę. To są te trzy rzeczy współgrałem i on na pewno, Jacek, chciał do tego nawiązać. Druga rzecz, którą na pewno cenił Witkacy, przepraszam, Jacek Witkacym, no to jest to, co powiedział na początku pan Marek, że dążenie do indywidualności. Nie wiem, czy Jacek się utożsamiał z Witkacym, ale na pewno cenił w nim to dążenie do indywidualności w dużym stopniu. I to, co powiedział Aleksander, o czym nie wiedziałem, że Jacek napisał, jak był na służbie wojskowej, to by się zgadzało, bo przecież to zabija bardziej, no, moim zdaniem,
indywidualizm jednostki, niż coś tak zintegrowanego, tak jak taka masa, która ma być posłuszna jak wojsko. To by miało znaczenie. Wtedy mógł poczuć potrzeby Witkacego. Tyle za panem Markiem widzę chyba chwilami, nie wiem, czy to są świerki, smreki, czy pan jest może na Podhalu? Panie Marku? Jestem na Antałówce, dosłownie w linii prostej, jakieś 100 metrów od Witkiewiczówki, czyli w miejscu, w którym Witkacy po prostu bywał. Zaprosiliśmy do pana... Witkacego tu z nami jest. Zaprosiliśmy pana dosłownie w ostatniej chwili, z tego co wiem, stąd też tyle okienek jest na ekranie. Uczestniczy pan w jakichś wykładach, w jakimś seminarium? Czy to jest związane z Witkacym? Czy to przypadek, że jest pan właśnie w tym miejscu, w którym jest? Nie, nie, po prostu tak się składa, że mam tu swój dom rodzinny. Dom, który wybudował w latach, pod koniec lat 20. mój dziadek ze swoim szwagrem. To jest w sąsiedztwie Witkiewiczówki, więc w związku z tym Witkacy dwukrotnie wynajmował tutaj w willi Orion pokój dla Czesławy Oknińskiej-Korzeniowskiej, kiedy odwiedzała go w Zakopanem. Tutaj naprzeciwko jest stary drewniany dom, również w stylu zakopiańskim, Bajbuza. Z właścicielami Bajbuzy również Witkacy się przyjaźnił, odwiedzał ich, portretował ich. To jest Anna Gramatyka Ostrowska i jej mąż. Także no, to tu nie przypadek, to co państwo tutaj widzą. Także to jest też, no, można powiedzieć, z tym witkacowskim duchem. Pozdrawiam wszystkich z Antałówki i jeszcze chciałem może dodać do tego, co powiedziano tutaj na temat malarstwa i firmy portretowej. Firma portretowa powstała z jednej strony jako, no, można powiedzieć, pewien przymus ekonomiczny, ale z drugiej strony to było pionierskie działanie artystyczne. Dlatego, że firma portretowa, która miała swój regulamin, bardzo poważny, a jednocześnie zawierający sformułowania nieco groteskowe. Był tam też wyraźny cennik, typy portretów, jakie firma wykonuje i jakich nie wykonuje. No i również oczekiwane zachowania ze strony klientów. To było sformalizowanie relacji, próba wyrażenia tego w języku takim czysto biznesowym, gdzie w ogóle nie ma nic na temat sztuki. Słowo sztuka nie pada. I zwracam uwagę na to, że fabryka Andy Warhola, która to są lata już dużo późniejsze, można powiedzieć, że ma wiele analogii z działalnością Witkacego. Także można nawet powiedzieć, że Andy Warhol w jakimś sensie był amerykańskim Witkacym, ponieważ też miał firmę portretową, był cennik, był regulamin, który nie był zapisany. Podobnie jak w przypadku Witkacego była stosowana szybka i tania technika. W przypadku Witkacego, jak wiemy, pastel, węgiel. W przypadku Andy Warhola to była technika fotograficzna i następnie sitodruk. Także tu można znaleźć bardzo, bardzo wiele analogii. Wracając do Jacka Kaczmarskiego. Jacek Kaczmarski jest jednym z wielu artystów, dla których Witkacy jest współczesną taką inspiracją. I ta inspiracja może iść w bardzo wielu kierunkach, dlatego że Jacek Kaczmarski reprezentował, no, pewien kierunek, można powiedzieć, takiej piosenki balladowej, no, czy był w pewnym sensie bardem piosenki też pewnej takiej drapieżnej, ale wykonywanej z akompaniamentem gitary, prawda, czyli coś, co raczej ma charakter kameralny. Teksty Witkacego
są również wykorzystywane muzycznie w zupełnie inny sposób, bo na przykład aktorzy Teatru Witkacego w Zakopanem interpretują wiersze Witkacego. Witkacy był również poetą, można powiedzieć. A również wykonywany jest w wersji drapieżnej, rockowej. I w Zakopanem działa zespół Palfy Groove, który wykonuje również utwory bazujące na tekstach Witkacego, a też ma swoją interpretację właśnie autoportretu Jacka Kaczmarskiego, czyli Palfy Groove. Można to znaleźć w internecie, na YouTubie, w kanale zespołu Palfy Groove. Też polecam właśnie tę wersję. No właśnie, tutaj mówił pan o tym, że Witkacy był także dramaturgiem, że w Zakopanem jest jego teatr, ale przed audycją obiecaliśmy widzom, internautom pytanie do nich w formie konkursu, można powiedzieć, w ramach którego będą mogli wygrać półrocznik Witkacy, bieżący numer. Tak, to chciałem właśnie tutaj może skorzystać z tej audycji i zareklamować, polecić państwu półrocznik pod nazwą Witkacy Wykrzyknik. W tej chwili wyszedł już ósmy numer pisma. Pismo jest poświęcone nie tylko Witkacemu. Witkacy jest takim, można powiedzieć, szyldem, dlatego że piszemy również o innych artystach z tego czasu. I chciałem ogłosić konkurs dla naszych widzów. Mianowicie proszę odgadnąć imię księżniczki, która pojawia się w powieści Nienasycenie i w dramacie Szewcy. I pierwsze trzy osoby, które odpowiedzą prawidłowo na to pytanie, Instytut Witkacego obdaruje ich właśnie egzemplarzem najnowszego numeru naszego pisma. Tak, a jeśli chodzi o odpowiedzi, to prosimy o wysłanie ich na adres kontakt@fundacjaunderground.pl, czyli na maila, nie w komentarzach, tylko właśnie na maila, i pierwsze trzy osoby zostaną nagrodzone dzięki Instytutowi Witkacego. Bardzo dziękujemy, a zapytam cię, Anno, czy my mamy coś przygotowane jeszcze z cytatów Gintrowskiego? Oczywiście, ciekawostka cytatów przed nami. Głowa pełna statystyk. 5. Tyle typów portretów wyróżniał Witkacy, literowanych od A do E, gdzie A oznaczało portret realistyczny, poprawny, a E dowolność tak zwanej czystej formy, pełna możliwość szerokiego ujęcia osoby malowanej. Tyle typów właśnie wyróżniał Witkacy. 5 typów portretów. A ty ile portretów dzisiaj wyróżniłeś? No te klipy przygotowane przez cytaty mają swój charakter, trzeba przyznać. Czasami trochę depresyjny. Proszę, szanowni państwo, staramy się w naszej audycji, która trwa tylko godzinę, poszukać jak najwięcej nawiązań między utworami Jacka Kaczmarskiego związanymi z bohaterem danego odcinka, a samym bohaterem, z jego życiorysem. Ona trwa tylko godzinę. Nie sposób zmieścić w żadnej z tych audycji wszystkiego, co by się chciało powiedzieć. Staramy się tylko zasygnalizować tematy i zachęcić słuchaczy do pogrzebania już później po audycji w źródłach, co sami uwielbiamy robić, ale w czasie audycji nie jesteśmy w stanie zdążyć. Staramy się kilka tych tematów poruszyć, a no właśnie, głównym leitmotivem jest szukanie powiązań między utworem a bohaterem. No właśnie, ale Jacek, inspirowany twórczością Witkacego, napisał trzy utwory, z czego najsłynniejszym jest właśnie autoportret Witkacego, i w niego bardziej zagłębiał się też Alek Pawluś. Ale powiedz, bo wiemy, że ten utwór był jednym z tych, które doczekały się nie tylko polskiej wersji.
Tak, tak. Na swój sposób tak, to chociaż no właśnie ja tak no, nie do końca się w 100% zgadzam z tą wersją zagraniczną. Ja chciałem zacząć od tego, nawiązać do tego, co mówił Mateusz, co cytował w zasadzie, że taką też ciekawostką na temat autoportretu Witkacego jest to, że Kaszmarski mówił w książce Pożegnanie Barda z 95 roku, Rozmowa z Grażyną Preder, że utwór Autoportret Witkacego był specjalnie pisany z myślą o Przemysławie Gintrowskim, to znaczy o jego sposobie kompozycji, sposobie śpiewania, sposobie ekspresji. I według Kaczmarskiego to się wszystko powinno złożyć w całość i się złożyło, czyli jakby tak jak cytował Mateusz, że ta poezja, ta ekspresja musi mieć zgodność tekstu, dźwięku, że to wszystko musi współgrać. Więc to jest jakiegoś w pewien sposób kolejne nawiązanie do wizji sztuki Witkacego. Tak, natomiast tutaj chciałem powiedzieć, tak wyjść do tego tłumaczenia z takiego właśnie, w takiej pozycji nie, bynajmniej nie literaturoznawczej, bynajmniej nie kaczmarologicznej, raczej takiego obserwatora środowiska miłośników twórczości Jacka Kaczmarskiego. Oczywistym jest, że Autoportret Witkacego jest piosenką, utworem bardzo popularnym. Czy na konkursach, nie przypominam sobie konkursu twórczości imienia Jacka Kaczmarskiego w Kołobrzegu, niestety już zawieszonego w tej formie, gdzie ktoś nie wykonałby Autoportretu Witkacego. Bywały konkursy, gdzie wykonywano go kilka razy. Również w szeroko pojętych wydarzeniach afterowych jest to utwór bardzo popularny. I on jest taki troszkę ironicznie traktowany przez część osób jako źle odebrany w tym kontekście, że bardzo wiele osób lubi się identyfikować z podmiotem lirycznym, co oczywiście jest bardzo kuszące. Sam Jacek Kaczmarski mówił, że jest to utwór jakby oddający ideę indywidualizmu, która była bliska Witkacemu oczywiście też i Kaczmarskiemu jak najbardziej również. To myślę, że to jest jeden z wspólnych mianowników ich twórczości, ich filozofii. Nie chodzi, rozumiem, o oczy doświadczalnych królików, cytuję z Autoportretu, prawda? To nie jest powód, dla którego się ci wykonawcy identyfikują z tym utworem. Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to sam Kaczmarski też pytany później w innych wywiadach mówił, że to nie jest jego autoportret, to jest autoportret Witkacego. Tak jak Kaczmarski pisał w utworze Światło, że wszyscyśmy spółcien Rembrandta, to tylko kwestia światła, to jakby zapytać, czy wszyscyśmy z autoportretu Witkacego? No według mnie nie. To znaczy ten tekst przestaje funkcjonować w ten sposób, jeżeli się wykreśli w ten czy inny sposób Witkacego. Przestanie być na wpół szyderczą, ironiczną manifestacją indywidualizmu samego twórcy, który jest no, potężną indywidualnością, a stanie się takim trochę wywrzeszczanym manifestem z elementem samobójczym na końcu, czyli no, budzi to pewne kontrowersje. Ty ewidentnie dążysz do tłumaczenia norweskiego. Tak, i teraz właśnie chciałem, teraz już szybko, jest taki bard, śpiewak norweski, bardzo wysoki facet, Jørn Simen Øverli, który współpracował, koncertował przez wiele lat ze Zbigniewem Łapińskim. Ich pierwszą wspólną płytą z 85 lub 6 roku był Czerwony Autobus, taki tytuł po norwesku, Den Roden Bussen, tak mi się wydaje. Jedną z piosenek jest Self-Portrait, łamane na autoportret Witkacego. Nie znam wprawdzie języka norweskiego, no ale tam z tego, co słyszę... Google Translator. Słucham? Google Translator podpowiedział, tak? No nie, bo tekstu też nie ma powszechnie dostępnego w internetach. Ale nie patrz tak dziwnie, po szwedzku się dogaduje. Więc nie pada tam słowo Witkacy, za to piosenka zamyka się słowami, że kiedy przyjdzie czas, uwolnię świat i właśnie to jest dla siebie albo od siebie. Pasowałoby bardziej w kontekście do Witkacego, do oryginału, od siebie,
No teraz Overli śpiewa dla siebie. Tam jest jeszcze parę innych zmian w tekście. Tak mi się wydaje, że tam nie ma ośledzionych, tylko jest rozpiętych mięśniach, które drgają. Nie ma to znaczenia. Może ktoś, kto słucha audycji, byłby to w stanie jakby zweryfikować. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że według mnie takie tłumaczenie staje się absolutnie niezrozumiałe dla odbiorcy, zwłaszcza norweskiego, który nie ma odpowiedniego kontekstu. I przy tym całym bardzo fajnym wykonaniu gardłowym, ekspresyjnym, przypominającym trochę Przemysława Gintrowskiego, wychodzi taki trochę niezrozumiały, oderwany od pewnych realiów tekst. Ja nie wiem do końca jak to, bo to nie jest tłumaczenie Overlego na pewno. Ja czytałem, że on współpracował, powiedzmy, z profesor Niną Witoszek, która podsuwała przy ideę tych piosenek, czy trochę tłumaczenia, ciężko mi powiedzieć. Wiem na przykład, że w piosence, w płycie, którą nagrał razem ze Zbigniewem Łapińskim z twórczością Wysockiego, jest piosenka Obława, która jest idealną kopią norweską piosenki Varjakten szwedzkiej, napisanej przez Karstena i Ullego Palmerów. Więc ciężko powiedzieć, w jaki sposób on to tłumaczył. Natomiast tak skracając już ten przedługi wywód, chciałem powiedzieć, że nie da się według mnie odbierać czy przyporządkować, czy próbować wykorzystać piosenki Autoportret Witkacego w jakikolwiek sposób, usuwając element Witkacego z tego, że to jest jest doskonały przykład tego, w jaki sposób jednostka może być osobnym bytem, podmiotem, indywidualizmem, ponieważ bez elementu właśnie osoby Witkacego to staje się kompletnie niezrozumiałe, kompletnie niewykorzystywalne w sposób racjonalny i traci cały swój urok i poetykę. Krótko czyli mówiąc, chcesz powiedzieć, że to musi być autoportret Witkacego, a nie self-portret, tak? Ale, czyli mogę się nie zgodzić? Oczywiście. Mateusz, no, dla mnie jakby ten, co to jest ważne, moim zdaniem, gdybym pokazał to komuś za granicę, no kto załóżmy świetnie zna Polski, ale a kompletnie nie wie, kto to jest Witkacy, no to uważam, że to dla tej osoby też by był bardzo dobry tekst. Ja twierdzę, że to nie zawsze chodzi. Ja tak uważam, że w tej piosence nie chodzi o to, o szukanie tych metafor, co jest czym, o co tu chodzi, gdzie tu jest Witkacy w tym. Myślę, że tu bardziej chodzi jednak o pewne jakieś takie wywołane emocje, o jakąś tą grę z słowem, która jest tam dosyć dowcipna. Ja dla mnie Autoportret Witkacego to jest tam jest mnóstwo takich ciekawych takich słów, które dla mnie wzbudzą wiele skojarzeń i te skojarzenia w swoim filmie chciałem oddać. Czyli Mateusz przykłada wagę do formy, a Alek do treści, jak rozumiem. No bo tu chyba nie ma rozbieżności i sporu, bo chodzi o to, że tłumaczenie tego utworu na norweski nie oddaje charakteru utworu Jacka Kaczmarskiego. No tak, ale przecież mówił o Witkacym, to sam Witkacy mówił, że forma i treść powinny iść w parze. Tymczasem wydaje się, że panowie, między panami jest spór, czy ważniejsza jest forma, czy treść. To jest paradoks. Witkacego forma. Witkacy, według Witkacego forma jest ważniejsza, treść jest tylko pretekstem do formy. No właśnie, ale drugi paradoks jest taki, że tutaj mamy, jak rozumiem, w tym tłumaczeniu norweskim, czy takim quasi tłumaczeniu norweskim, próbę, jakby to powiedzieć, uniwersalizacji indywidualizmu, tak? To jest coś w tym stylu. No, jakby według mnie traci to urok, ale generalnie ja się oczywiście zgadzam, że jest bardzo wiele ciekawych aspektów i emocji w piosence Autoportret Witkacego, ale według mnie to prowadzi do pewnego jakby nadużycia i jakby niedostosowania tej treści do odbioru, prawda? No to jest typowe dla tych najbardziej znanych piosenek Jacka Kaczmarskiego, że najpierw je odbieramy emocjami, prawda? I zabawą takim słowem, tak, w sensie bez do końca rozumienia wszystkich podtekstów, których jak wiemy w twórczości Kaczmarskiego jest ogrom i dokopać się do tego jest niezwykle trudno. No co nie zmienia faktu, że wydaje mi się niewłaściwym traktowanie tego, odbieranie tylko tego na poziomie emocjonalnym, bo no, raz, że tracimy na treści, dwa na przesłaniu, a trzy to troszkę tak jakby okradanie Witkacego z Witkacego, prawda?
i Kaczmarskiego z Kaczmarskiego, prawda? Tymczasem nie pozwolę sobie wrócić, zanim jeszcze cytaty nas chyba odwiedzą, tak? Pozwolę sobie wrócić do samego utworu Autoportret. Trochę mi brakuje głosu naszego historyka Marcina Chytrego i chciałbym go tutaj poprosić oraz Macieja Mieziana pewnie też. Panie Marku, też bardzo proszę o czujność, bo pan jako witkacolog z całą pewnością znajdzie więcej śladów, bo na razie w Autoportrecie Witkacego czytam nawiązania, które znalazłem w waszych wypowiedziach. To są właśnie oce doświadczalnych królików, ale nie wiem dlaczego odstające uszy naiwnych konfidentów. Proszę nawiązania do tego. Właśnie szukam tych nawiązań, znaczy do życia. Jeżeli można tutaj coś dodać, to wydaje mi się, że to są odniesienia do utworów Witkacego, w szczególności do jego dramatów, poczynając już od jego dziecięcych dramatów, gdzie ta akcja jest bardzo żywa, gdzie konfrontowani są arystokraci z przestępcami, z ludźmi prostymi. No, weźmy choćby Szewców, prawda, gdzie jest księżna, która komunikuje się w warsztacie szewskim, a też pojawia się prokurator Skurwy, prawda, czyli ta groteska, myślę, że znajduje odzwierciedlenie w tekście tej piosenki. I ta różnorodność, ta właśnie pomieszanie pewnych poziomów, czy zderzenie różnych światów, które buduje napięcie dramatyczne, które buduje humor, które buduje dynamikę sztuk. Także poza czyli tym, stające uszy naiwnych konfidentów, węszący bandyci wywęszeni przez Witkacego w tym wierszu, rozumiem, i typowy cień nosa skrzywdzonych semitów, to znajduje pan właśnie w Szewcach, dobrze rozumiem? No, znajduje to w dramatach, a znajduje też to nie tylko w tekście, ale również w obrazie, bo jeżeli przyjrzymy się seriom rysunków Witkacego, komentarze do nich są właśnie tego typu, prawda? Gdzie mamy szefa masonów z Białobrzezia, prawda? Tresowaną fokę, prawda? Czy oswojoną fokę, czy bardzo, bardzo różne postacie, takie, no, można powiedzieć, zestawienia niezwykle groteskowe. I myślę, że właśnie i dramaty, i rysunki, a jednocześnie też kreatywność językowa, bo proszę zwrócić uwagę, ten tekst też nie jest taki uładzony, on jest taki z pazurem. No i tutaj też właśnie wychodzi ta inspiracja Witkacym, który fantastycznie operował językiem, operował neologizmami. Jest też autorem ekspresji słownej, to tutaj dobrym, znakomitym przykładem są Szewcy, gdzie pojawia się koło setki przekleństw i inwektyw i nie pada ani jedno słowo, które uważamy za wulgarne. Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do końcówki tego utworu. Tutaj Alek już nawiązał w sensie do tłumaczenia na norweski, gdzie bohater czy podmiot liryczny umiera podobnie jak Witkacy, śmiercią rozumiem samobójczą, zacytuję z utworu Jacka pod tytułem Autoportret Witkacego, gdy trzeba będzie sam odbiorę światu Witkacego. I o to za chwileczkę zapytam Marcina Chytrego o te okoliczności jego samobójczej śmierci, ale wcześniej zacytuję pierwszy z dwóch refrenów, który pokazuje, nie powiem szaleństwo, ale pewną dezynwolturę, bezczelność Witkacego w życiu osobistym. Tutaj nawiązuje już mniej do jego spuścizny po nim literackiej, tylko do jego życiorysu. Zarówno już w okresie studiów zmieniał kilkakrotnie miejsce zamieszkania, również z powodu, jak czytałem, swojego trudnego charakteru.
ale przecież zerwał mnóstwo znajomości i przyjaźni, które w czasie życia wiódł i prowadził z powodu no, różnic, również światopoglądowych. Cytuję. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym. W odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą, jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. No właśnie, a tutaj jeśli pozwolisz, skoro już padły te słowa, to nawiążemy do komentarza internauty, który właśnie przed chwilą, jak rozumiem, wdał się w polemikę i z Alkiem, i z Mateuszem, sugerując, że to tłumaczenie na norweski no nie jest właśnie, nie ma być tym odbiciem na powielaczu, ponieważ jak rozumiem, chodzi o to, że ma być też w pewnego rodzaju samodzielnym nowym dziełem. Na zasadzie karmienia się sztuki, która karmi się sztuką, ale nie jest tylko jej powielaniem. Czyli to jest jeszcze nowa koncepcja. Słyszałem taką anegdotę, znaczy, ale ten. To jest jakby copy wklej z jednym zmienionym zdaniem, czy tam paroma zmianami. To jak kiedyś ponoć Chopin powiedział do Liszta, że muzykę należy grać tak, jak ją napisano, albo nie grać jej wcale trochę, nie? W sensie, oczywiście to jest bardzo ciekawe, co ten komentarz, natomiast no, pytanie, gdzie się zaczyna ten jakby twórczy wkład, a gdzie po prostu jakieś drobne kosmetyczne zmiany. To oczywiście tego nie rozstrzygniemy tutaj. No dla mnie to nie gra. Natomiast okej, może ja to po prostu jakby nie znam całego kontekstu, także bardzo bym był wdzięczny, gdyby ktoś, kto go zna, chętnie to, znaczy jakoś to uzupełnił czy dopowiedział. Jeżeli można coś tutaj dopowiedzieć, bo tak się zdarzyło, że w ostatnim okresie miałem kontakt z panem Jörn Simenem Overly, ponieważ szykuję następną płytę i to jest zestaw piosenek, który w zamierzeniu według jego informacji jest zestawem portretów kobiet śpiewanym. I Jörn Simen postanowił wykorzystać na okładkę jeden z portretów pastelowych Witkacego. Ja mu pomagałem w tym wyborze, ale no, nic mu nie sugerowałem, ale wysłałem mu właśnie taką reprezentatywną kilkadziesiąt portretów w typie A, czyli takim i B, czyli są to takie najbardziej realistyczne i wylizane, jak również w typie C, czyli te graniczące z abstrakcją. No i Jörn Simen zdecydowanie wybierał te takie, no można powiedzieć, tradycyjne, wylizane, realistyczne, czyli no jakby no nie chciał tego Witkacego z pazurem, tylko raczej tego Witkacego łagodnego. Rozumiem, że będziemy mogli zobaczyć efekt tych starań. Tymczasem w październiku się ma ukazać płyta. Czyli taki paradoks, że jeśli szukamy powiązań między Jackiem Kaczmarskim a Witkacem, to takie powiązanie także biegnie... Trzeba szukać w Norwegii. Tak, gdzieś tam przez tak, pana... Tak, właśnie. Dobrze, teraz odpowiedź cytatów na pytanie, które padło na samym początku o eksmuacji i zaraz przejdziemy do ostatniej części. Głowa pełna odpowiedzi. Nieudana ekshumacja Witkacego, o której pisał Kaczmarski, odbyła się oczywiście w 1988 roku. Ja poproszę Marcina Chytrego oraz Macieja Mieziana. Panowie, proszę wróćmy do tego elementu z biografii Witkacego, który powodował, że po pierwsze popełnił samobójstwo, czyli podjął decyzję najbardziej krytyczną w życiu. Dlaczego to się stało, kiedy to się stało, jak tło historyczne wokół, wydarzenia historyczne oraz jego doświadczenia z pobytu w Związku Radzieckim wpłynęły na tę jego decyzję. I to tło historyczne bardzo by mnie interesowało, nie wiem, który z panów, może Marcin Chytry, jeśli łaska. Znaczy... Generalnie miałem anegdotę co do mojego przedmówcy z Zakopanego, ale to może gdzieś później, żeby nie odbiegać zbytnio od meritum sprawy.
No wiadomo jest, że Witkacy popełnił samobójstwo 18 września, dzień po informacji o tym, że Rzeczpospolita została zaatakowana z drugiej strony przez Związek Radziecki. To jest chyba przemyślane tak naprawdę, bo Witkacy już od lat 20. daje wyraźny sprzeciw wobec Rosji. No, nie lubi polityki Piłsudskiego. Nie jest zwolennikiem polityki Beka Witkacy. Będąc w Belwederze, rozmawiając z żoną Piłsudskiego, Aleksandrą, wprost krytykował Beka. Mam wrażenie, że przeczuwał to, co się stanie, że wtargnięcie z jednej strony nazistów, z drugiej strony komunistów było chyba dla niego jasne. Doświadczenia, które miał wcześniej, w czasie pierwszej wojny, biorąc udział w jednej z bitew, w której został ranny, poza tym sam fakt, że brał udział, tutaj oczywiście wszystko małymi literami, w rewolucji w Rosji, potem przyznano głównego bolszewika, czego wyraz dał Jacek w rymowance z zagrobu, powodują, że podejmuje chyba tą, a nie inną decyzję. Zresztą, jeśli wierzyć zeznaniom obecnej przy samobójstwie Czesławy, to miał przecież powiedzieć Witkacy krótko przed samobójstwem, że to jest koniec, że to już czas, że chce umrzeć teraz, póki jeszcze jest Polska, nie chce umierać w obcej ziemi i dlatego chyba wybrał ten dzień i to mogło stać się bezpośrednią przyczyną popełnienia samobójstwa. Znaczy, jeżeli pan, można... O jednej rzeczy, może ja teraz na momencik, że Witkacy, będąc wielkim indywidualistą, żeby zrobić na złość tacie, który był przyjacielem bliskim Piłsudskiego i był zakochany w Piłsudskim, wstąpił do Białej Armii i to do korpusu Paziów, czyli przybocznej straży cara. W bitwie nad Stochodem, gdzie on tam szturmował na pozycji Austriaków, po drugiej stronie byli legioniści, te polskie oddziały, które też walczyły nad Stochodem. I Witkacy był bezpośrednim świadkiem wielkiej rewolucji. On tą rewolucję przeżył, nawet został wybrany do jakiejś rady wojskowej przez jeden z pułków, który odznaczył się w tej rewolucji, także on ją widział na własne oczy. Jako ciekawostkę można dodać, że ich majątek na Litwie sąsiadował z majątkiem Dzierżyńskiego. I właśnie jego ciotki wspominały, jak to z małym Feliksem grały w tenisa, bo tam w tym majątku Dzierżyńskich był kort tenisowy i oni tam chodzili i grali właśnie z małym Felkiem i z innymi. Także to tylko takie jakby przypomnienie. I Witkacy widział wszystko, co się tam w Rosji działo, szczególnie na co wyrabiano ze szlachtą, do której on też się zaliczał, bo tutaj może to tak nie jest jasne dla współczesnego odbiorcy, ale w czasach, kiedy żył Witkacy, była jeszcze arystokracja. Tak? Była szlachta, były te opisywane przez niego z jednej strony z podziwem, z drugiej z niesmakiem, takie zachowania, savoir-vivre, ten honor szlachecki, różne arystokratyczne przesądy. I on też się tam jakoś do tego poczuwał, no żeby dostać się do korpusu Paziów, trzeba było mieć 52 szlacheckich przodków. Jak tam byle kogo nie przyjmowano, to była jakby elita szlachty. Więc Witkacy, jak Sowieci wkroczyli, no doskonale wiedział, co się będzie działo. On zresztą tej Oknińskiej powiedział, że będą ją gwałcili na jego oczach, a on nic nie będzie mógł zrobić. I że tego po prostu nie chce, bardziej niż tego nieumierania w Polsce. I pamiętajmy też, że jak były te ekshumacje Witkacego i pomylono zwłoki, to jeszcze wcześniej, w 1985 roku, nie wiem czy to widać, Centrum Sztuki Witkacego w Warszawie zrobiło stempel okolicznościowy, gdzie zamiast Witkacego umieszczono Tadeusza Langiera. Mieli jakiś taki portret i nie mieli pojęcia, który to jest Witkacy. Tak, wiedzieli, że któryś, no więc wybrali tego, który wyglądał najpoważniej. Tak, do głowy mnie przyszło, że taki gość rozczochrany to może być właśnie ten wielki Witkacy. I za pieniądze państwowe
centrum imieniem Witkacego umieściło go sobie na tym stempelku. Także z jednej strony był czczony i uznawano w nim prekursora różnych rzeczy, a z drugiej w tych latach 80. on jeszcze był dla pewnych warstw zupełnie nieznany. No właśnie, przecież jego obrazy w zdecydowanej większości znajdują się nie gdzieś w Muzeum Narodowym w Warszawie czy w Krakowie, tylko w małej miejscowości, prawda? Ale to można powiedzieć, dlatego się tam znajdują, że nikt tego nie chciał przyjąć. No więc właśnie, i to jest paradoks, że nikt nie chciał przyjąć tej kolekcji. Biruli Białynieckiego to był taki lekarz, który eksperymentował, miał takie zlecenie państwowe na eksperymenty z nowymi środkami, narkotykami i brał sobie królika doświadczalnego Witkacego i Witkacy mu się odwdzięczał, malując jego portrety. Druga na przykład duża kolekcja znajduje się w Krakowie, bo Witkacy miał straszne problemy z zębami i na przykład do Muzeum Narodowego w Krakowie trafiło tam z 20 parę obrazów od Nawrockiego. Może już się Witkacego. Także wtedy nikt tego nie chciał przyjmować nawet za darmo. No, do Słupska to trafiło w dość dziwnej sytuacji, bo Zagierka utworzono 47 województw i między innymi stworzono województwo słupskie, które niczego nie miało w swoim muzeum. Musieli czymś zapełnić ściany, więc od Biruli Białynieckiego tam za jakieś psie pieniądze kupiono około setki portretów Witkacego i dzięki temu na Pomorzu, gdzie Witkacy w życiu nie był, nie znajduje się akurat największa kolekcja, ale wtedy takich paradoksów było wiele więcej. No właśnie i takimi paradoksami były też te nieszczęsne ekshumacje, które no, nie wiadomo co myśleć tak naprawdę. Z jednej strony wydaje się, że niedoceniany artysta, skoro nikt nie chciał jego obrazu, z drugiej strony musiał być doceniany, skoro każdy chciał go, przesadzam oczywiście, ekshumować. Przesadzam. Ale tak, oczywiście. Ale Znaczy, przypomnijmy jedną rzecz. Przepraszam, pan Marek, jeśli mogę prosić, pan Marek. Dobra. Dobrze, no więc jeśli chodzi o te kwestie okoliczności śmierci Witkacego i tło jego pobytu w Rosji, to myślę, że narosło tu wiele różnych legend. Witkacy był rzeczywiście uczestnikiem bitwy nad Stochodem, gdzie nie został ranny w sensie fizycznym, tylko no, doznał pewnego szoku. Jest książka pod tytułem Kumbo w galifetach, napisana przez pana Krzysztofa Dublińskiego, który bardzo dokładnie zbadał archiwa rosyjskie i pisze o tym, jak wyglądało życie w pułku Leibgwardii, pawłowskim pułku Leibgwardii w służbie Witkacy i co później się działo po rewolucji z byłymi oficerami właśnie tych Białej Gwardii. Oni wyemigrowali do Francji, innych krajów, ale CK i Służba Bezpieczeństwa Związku Radzieckiego ścigała ich nawet tam. I Witkacy, będąc tym oficerem białogwardyjskim, zdawał sobie sprawę, co go czeka, jeśli wpadnie w ręce Rosjan, a właśnie ta wiadomość, że oni są blisko, dotarła do niego 17 września, prawda? Więc pomijając no, w ogóle jego trudną sytuację depresyjną, nastrój z powodu kłopotów osobistych, kłopotów zdrowotnych, no, tej sytuacji uciekiniera, uchodźcy wojennego, to wszystko myślę, że złożyło się na tę jego decyzję. Także to należy myślę, że wziąć pod uwagę, a w mniejszym stopniu te, że tak powiem, kwestie, czy chciał zakończyć życie w Polsce, czy gdzie indziej. Myślę, że ta sytuacja sprawiła, że to się wydarzyło. Ale chciałem też powiedzieć o tym, że rzeczywiście te okoliczności
ekshumacji i ponownego pogrzebu no, były mocno groteskowe, dlatego że dominował tutaj ten formalny podejście, to były no, zupełnie inne czasy. Do tego stopnia, że to zainspirowało nawet pewną dramaturżkę z Kanady, która napisała krótką sztukę, której głównym motywem jest właśnie to ponowne pochówek i pojawienie się Witkacego w Zakopanem. To jest dostępne na razie tylko w języku francuskim. No, mam nadzieję, że na łamach naszego pisma udostępnimy tę sztukę. Chciałem jeszcze też nawiązać do tego wcześniejszego wątku dotyczącego eksperymentów Witkacego z narkotykami. On czynił to, czynił te eksperymenty w sposób systematyczny i pod opieką właśnie doktora Białyńskiego Biruli. Trzeba powiedzieć wtedy, że w tym czasie narkotyki takie jak peyot nie były zakazane i nawet Witkacy je zamawiał we Francji i zachowała się korespondencja z doktorem Rouillet, któremu pastylki peyotlowe przesyłał i prowadził te eksperymenty to systematycznie, zwłaszcza w latach 1929-31 i jest taka jedna wyjątkowa wieczór czy noc właśnie u białynickich Birulów, podczas której Witkacy namalował 16 portretów, w tym na przykład cztery Neny Stachurskiej, swojej ulubionej modelki. I po formie tych portretów można domniemywać, kiedy one, czy w jakiej fazie, prawda, czy wcześniejszej, czy późniejszej tego wieczoru zostały powstały, kiedy zarysowane. To jest, myślę, że oczywiście na to nieco inaczej patrzą lekarze, psychiatrzy, którzy uważają, że był uzależniony od narkotyków, no ale nigdy można powiedzieć, że nie spowodowało to u niego uszczerbku na formie artystycznej. Bo jeżeli za Witkacym ciągnie się ta czarna legenda alkoholika, narkomana, prawda, i kobieciarza, no ale trzeba też wziąć pod uwagę, że w tym dosyć krótkim życiu namalował ponad 5000 portretów, napisał 4 powieści, napisał około 40 dramatów, szereg rozpraw teoretycznych i tak dalej. Także no, on był człowiekiem, który był bardzo systematyczny, jeśli chodzi o pracę i rzeczywiście był no, takim tytanem no, pracy. Ale on na pewno nie był narkomanem. Ponieważ musimy kończyć, ale jeszcze bardzo króciutko chciałabym, żebyśmy właśnie dokończyli dosłownie w dwóch zdaniach choćby temat tych ekshumacji. Marcin Chytry, proszę cię, powiedz, jak to w końcu było, ile nie było, tylko na bardzo koniec. Tylko bardzo krótko, bo my jesteśmy po czasie kilkanaście minut. Dobrze. Ostatecznie doliczyłem się 3 ekshumacji. O pierwszej w 1985 roku wspomina Encyklopedia Teatru, wtedy samozwańcza wyprawa złożona z 4 młodych ludzi miała pojechać na cmentarz w jeziorach, w miejsce, które wcześniej, w latach 70. zaznaczył Ziemlański, czyli osoba, która była jako jedna z niewielu żyjących, która była świadkiem pogrzebu Witkacego. Mieli stamtąd wyciągnąć kość od udzia, zmielić maszynce do mięsa, żeby przewieźć przez granicę i dostarczyć ją do Polski. To taka pierwsza z ekshumacji z 1985 roku. O tej właściwej z 1988 chyba już dość dużo powiedzieliśmy. Jacek wprost tutaj ją opisuje w swoim utworze. No, aż się prosi o takie może nieco kolokwialne stwierdzenie, psy szczekają, karawana jedzie dalej, bo wszystko pięknie, wszystko ładnie, zadbano o wszystko we wsi, jeziora, zrobiono festy na akademię ku czci Witkiewicza, dziana dzień wolny pracownikom pobliskiej elektrowni, dostarczono do wsi super dobra luksusowe w postaci kiełbasy, zadbano chyba o wszystko poza starannością prac ekshumacyjnych. Antropolog z Kijowa stwierdziła, że rzeczywiście jest to mężczyzna, który
pewnie w momencie śmierci miał 50-55 lat, wszystko się zgadzało, ciało wyciągnięto, przetransportowano do Polski. Już w tym czasie krewniak Witkacego poddawał wątpliwość, czy to jest Witkacy, ze względu na fotografię czaszki z pełnym uzębieniem, a jak wiadomo, Witkacy takowym nie dysponował. To też wprost Jacek w swojej piosence przecież pisze, że zębów nader ma w uściech. To poddano pod wątpliwość. Pogrzeb w 1988 roku, 6 lat później znów dzięki staraniom Ziemlańskiego przez minister kultury nomen omen Kazimierz Dejmek, i tu można by go świetnie połączyć z Jackiem Kaczmarskim z 1968 rokiem i z doświadczeniami, bo to ta sama postać, wydaje zgodę na ekshumację. W 1994 jest druga ekshumacja. Musimy już tutaj pozostawić widzów z lekkim niedosytem na ten temat. Jedną ciekawostkę bloga znalazłem błąd w tekście jackowym. Jacek napisał dosłownie, że transport zorganizowała firma Rongo. W rzeczywistości transport zwłok w 1988 roku przeprowadziła firma Bongo. Tam jest po prostu literówka, zamiast R powinno być B. Firma działa do dziś od 60 lat, nawet się to Bongo rozwija. Biuro ochrony nad grobami obcokrajowców. Dziś być może jeszcze zamieścimy quiz związany z bohaterem naszego dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz zachęcamy Państwa do odpowiedzenia na pytanie, które Pan Marek Sireniawa zadał wcześniej i za które można zdobyć półrocznik Witkacy. Prosimy o odpowiedź na maila kontakt@fundacjaunderground.pl. Asia, błagam cię, zlituj się nad panią Magdą szczególnie, która to wszystko musi rękami opowiedzieć. Zapraszamy na koncert Justyny Panfilewicz, króciutki recital Justyny Panfilewicz, poprzedzony jeszcze krótszą, znacznie krótszą reklamą. Tymczasem dziękujemy panu Matejowi, dziękujemy panu Markowi, panu Alkowi, Marcinowi i naszemu gościowi młodemu Mateuszowi. A także pani Magdzie. Pani Magdo, pozdrawiamy. Dziękujemy, do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Do widzenia, dziękuję. Dwa wieczory koncertowe z piosenkami Jacka Kaczmarskiego. Kalambury z Jackiem Kaczmarskim. Pan Kluci z Jackiem Kaczmarskim. Art Kalambur z Jackiem. After Party bez prądu i z... Jaka to melodia z Kaczmarskim? Jaka to historia z Kaczmarskim? Escape Room z Kaczmarskim. Planszówka festiwalowa. Morderczy Quiz. Gimmer Jada. Potęga Słowa. Szulerzy. Czy powieścia Ślepca. Śpiewające gitary. To nie tak. Trans Kalambur. Tym czym nie są. Underground Youth. Wszystko z Kaczmarskim. Co to jest? To jest... Kaczmarski Underground. Kaczmarski Underground. Tu Kaczmarozą zarażamy serdecznie. To moja droga z piekła do piekła, tu na złamanie karku gnam. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla, nie zrywa mostów, nie stawia bram. Pograni! Pograni! Ponownie witam wszystkich oglądających. Jesteśmy już razem na scenie. Bartek Pokrywka, Justyna Panfilewicz. Nadajemy ze sceny muzycznej owczarni w Jaworkach w ramach cyklu 70 twarzy Kaczmarskiego. Dzisiejszy temat Witkacy. Jako pierwszy utwór wybrzmi utwór pod tytułem Autoportret Witkacego. Jeden z trzech utworów, w których Jacek bezpośrednio odwołuje się do postaci Witkacego, chyba najbardziej rozpoznawalny z jego twórczości. Dwa spośród tych utworów wybrzmią dziś. Tytułem wstępu chciałabym jeszcze przytoczyć słowa Jacka Kaczmarskiego z rozmowy z Jackiem Kowalskim. No jasne, jeśli piszę o jakichś twórcach, to dlatego, że widzę w ich życiu czy twórczości coś mi bliskiego. Staram się nie udawać, że to nie ja wymyśliłem, a daję odbiorcy znak, jaki jest mój rodowód artystyczny. Ale to nie jest związane tylko z komunizmem. Witkacy nie żył w czasach komunistycznych. Tu chodzi raczej o manifest wyjątkowości jednostki,
na którą Witkacy był bardzo uwrażliwiony. Jeśli coś jest oczywiste w tym świecie, to na pewno to, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. Natomiast większość ludzi wartość niepowtarzalności ignoruje. Autoportret Witkacego. Patrzę na świat z nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych Mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów. Wszędzie węsze bandytów, więc nie dla kolorytu. Mam typowy cień nosa skrzywdzonych semitów. Widzę kształt rzeczy w ich sensie istotnym i to mnie czyni wielkim oraz jednokrotnym w odróżnieniu od was, którzy państwo wybaczą. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Jesteście wierszem idioty odbitym na powielaczu. Dosyć sztywną mam szyję i dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to w krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Wrażliwy jest jak membrana, zatem w wieczór i z rana trzęsę się jak śledziona z węgorza wyrwana. Zagłady świata się boję, więc dla poprawy nastroju wrzeszczę jak dziecko w ciemnym zamknięte pokoju. Ja bardziej niż wy jeszcze sztuszę się i duszę. Ja bardziej niż wy jeszcze żyć nie chcę, a muszę. Ale tknąć się nikomu nie dam i dlatego, gdy trzeba będzie, sam odbiorę światu Witkacego. Thank you.
Kolejny utwór, który dla Państwa wykonamy, to utwór pod tytułem Wojna. W autoportrecie Witkacego czuć rozedrganie i grozę. Jak wiemy, Stanisław Ignacy Witkiewicz zmarł śmiercią samobójczą 18 września 1939 roku. To jest bezpośrednio po ataku na Polskę Związku Radzieckiego. Podobny klimat rozedrgania, grozy i nieufności wobec świata towarzyszy także piosence Wojna, powstałej 2 lata po autoportrecie. Wojna. Drzew, nie wiedząc, że istnieje maszyna i rozum. Poznaję bytłosia po śladach nawozu. Zabijam ryby, w wodzie tłuczę krew. Patrzę, jak jastrząb pustoszy gniazda i zdradza wydry szlak jezioru. Wiem, gdy kładę wzrok na gwiazdach, że nie są tylko mchem ognistych grób. Więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Do ognia kulę się co wieczór, mam mrocząc zmyślone w pośpiechu modlitwy. Boję się mroku i zgiełku gonitwy. Mało jest rzeczy, których bym nie przeczuł. Jestem to starczy, żeby istniał świat. Wróżę ci świętą w płomień kolą. I widzę w sobie szał i ład, jak w lustrze ognia widzę żar i chłód. Więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Ludzie są źli, znam dobrych paru. Nie zabiją orła, by mieć pióro puszę. A rasie zwycięzców nie zajrzeć im w duszę. Bóg ich kocha człowieka, nie ludzkość czy naród. Gadzim rozumem rządzi trwoga, a w strudze słońca letnią porą. Na trawą wyściełanych drogach nie kładzie śladu ich spokojny chód. Więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Więc wierzę w cud i prawdę proroctw. Thank you.
Jako trzeci utwór zagramy dla Państwa utwór pod tytułem Witkacy do kraju wraca. Jest to drugi z tych utworów, o których wspominałam przy autoportrecie Witkacego, który bezpośrednio nawiązuje do postaci Witkacego. Utwór ten odwołuje się do nieudanej ekshumacji, w ramach której do Polski na cmentarzyk w Pęksowym Brzysku z wielką pompą jako szczątki Witkacego właśnie przywieziono szczątki przypadkowo znalezionej chłopki na Polesiu. Witkacy do kraju wraca. Takie życie po śmierci, jak za życia od dziecka, a samobójcy spokoju nie znają, wieść niesie. Już po wieku prawie zżera mnie ziemia sowiecka, chociaż żyły otworzyłem na polskim Polesiu. Już po wieku prawie zżera mnie ziemia sowiecka, chociaż żyły otworzyłem na polskim Polesiu. Każdy spotka tego diabła, którego się boi. Resztki po mnie kołchoźnik bronuje jak umie, a świat odkrywa na nowo wciąż dramaty moje, śmiejąc się z nich do rozpuku, zamiast je zrozumieć. A świat odkrywa na nowo wciąż dramaty moje, śmiejąc się z nich do rozpuku, zamiast je zrozumieć. Lecz ja nie głęboko, więc czuję, jak wokół ogarnia niepokój. Czerwone robaki, póki trupów było w nut, żyło im się tu jak znud, ale potem zwykły głód dał się im we smaki. Coś mi mówi, że jeszcze wygrzebią mnie z tej dziury i gdzie indziej urządzą mi pochówek nowy. Ponoć w tej sprawie narodowa lata kultury prowadziła już w Moskwie pomyślne rozmowy. Ponoć w tej sprawie narodowa rada kultury prowadziła już w Moskwie pomyślne rozmowy. Jeżeli mnie już czerwony czerwonemu sprzeda i ożyje dla hecy na narodowej tacy, to już nigdy więcej głosu z siebie nie dam, by byle kto wycierał sobie gębę witkacym. To już nigdy więcej głosu z siebie nie dam, by byle kto wycierał sobie gębę witkacym. Ale w Zakopanem z góralem nad ranem zupełnie pijany wyjdę w Tatry i w kieszeni umyślę, wyrażę się ściśle, a myśl swoją wyślę na cztery wiatry. Ale w Zakopanem z góralem nad ranem zupełnie pijany wyjdę w Tatry i w kieszeni umyślę, wyrażę się ściśle, a myśl swoją wyślę na cztery wiatry. Jako ostatni utwór wykonamy dla Państwa kompozycję pod tytułem Ja. Jest to utwór nie odnoszący się bezpośrednio do Witkacego, ale podobnie jak pierwszy, ekscytujący to, co także dla samego Jacka stanowiło ogromną wartość, czemu niejednokrotnie dawał wyraz. Oryginalność, niepowtarzalność, indywidualizm. Ja. Jestem piękny, a przyciągam wzrok. Cieszy mnie wstręt w tworzących mnie spojrzeniach. Sprytu nauczył mnie łomny krok, co krok normalny powód wstydu zmienia. Wiem, że nawiedzam przyzwoite sny. Bóg mnie spartaczył, ja mam wyrzut sumienia.
dlatego wpełzam w dostojne zgromadzenia, gdzie racją bytu jest bezkarne. A ja na złość im nie należę i tak beze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. W karczmie tak siadam, by mnie widzieć mógł. Każdy obszar duch najzdrowszy i pijak. To, co mi Bóg dał zamiast zwykłych nóg, wokół półmiska bezwstydnie owijam. Tym, co mam w miejsce rąk, odpędzam psy męczące łatwy łup chromego strawie i traci nastrój piesiadników gawieć, co śpiewa przy mnie swoje śmieszne my. Bo ja na złość im nie należę i tak beze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Twarze na najświetlistszą płażę z ław, gdzie przed ołtarzem tęcza lśni z witraży, by kiedy wierni proszą Boże zbaw, móc mu pokazać, co z mej zrobił twarzy. Więc patrzą na mnie chociaż kapłan brzmi, żeśmy jedynie niepoprawnym stadem. Bom namacalnym przecież jest przykładem, że jest nieprawdą ich churalny my. Bo ja na złość im nie należę i tak beze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja, ja, ja. Nie jestem sam, odmiennych nas jest wróg. Wciąż otorpionych wstrętem i respektem. Bóg dał skalectwem pokusy nam i głód, by się zawiązać w pokręconych sekcję. Partia potworków, rząd zatrutej krwi. Ach, cóż za ulga unormalnić skazy. Nakaz szacunku, a nie gest od razy. Wystarczy ja, ja, ja zmienić my. Nie, nie chcę wpływać i należeć
wiesz, tak beze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja. Nie chcę wpływać i należeć. I tak beze mnie o mnie gra. Jednego nikt mi nie odbierze. Ja jestem ja. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Bartek Pokrywka, Justyna Panfilewicz. Scena muzycznej Owczarni w Jaworkach, ale przede wszystkim audycja, cykl audycji 70 twarzy Kaczmarskiego, a dzisiejszym tematem był Witkacy. Pozdrawiamy serdecznie.